Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z Etz Chaim. Lekcja 37. Znajdujemy się na stronie 19 hebrajskiego tekstu Etz Chaim. Zaczynamy dzisiaj nowe wrota. Szaar Gimel, Perek Alef. Wrota trzecie, część pierwsza. Szaar Ha-Shlishi. Makom Biur, Seder Acilut, Bakicur Muflak, Lemoreinu Harabi Chaim Vital. Wrota trzecie. Miejsce wyjaśnienia porządku Aciluta, bardzo krótko, od nauczyciela naszego Rabbi Chaima Vitala. Jest to napisane skrótem. Le Mucharcho, Le Moreinu Harabi Chaim Vital. Znany jest on także pod akronimem Maracho, Moreinu Rabeinu Chaim Vital. Rishona Hu Ha Einsof Baruch Hu Makif Et Kol Haolamot Vegam Hu Mukaf Mechem U Mitlabesh Betoham Ad Sof Olam Ha Acilut Ve Eino Nogea Ve Davuk Zulati Ba Olam Acilut Levad Velo Ve Bia Velachen Misham Lemata Ishtana Mahutam Veikrau Bia Ach Behinat Hamakif Davuk Venogea Baholcha Daleta Bia. Chaim Vital w tym rozdziale będzie nam wyjaśniał cały porządek wypromieniowania światów. Słowo Acilut oznacza tutaj nie tylko sam świat Acilut, ale także ogólnie całą wypromieniowaną rzeczywistość, wszystkie światy. Jest to bardzo ważny rozdział i otrzymamy w nim bardzo dużo elementarnej wiedzy o całej drabinie rzeczywistości, którą już ogólnie poznaliśmy. Chaim Vital mówi tak. Pierwsze jest to Ein Sof Baruch Hu, otaczający wszystkie światy. Czyli nieskończony, błogosławiony On. Jest to świat nieskończoności. I jest to pierwsze, co istnieje przed wszystkimi światami. Otacza i okrąża je wszystkie. Czyli jest najwyższy z nich i jest przyczyną powstania wszystkiego, co otacza. I On także jest otoczony przez nie i ubiera się w nie do końca świata Acilut. I On nie dotyka i nie przylega nigdzie więcej, jak tylko w świecie Acilut, a nie w Bija. I dlatego odtąd i w dół zmienia się ich istota i one będą nazywać się Bija, czyli Bria, Jecira i Asija. I tutaj trzeba już być bardzo uważnym. My się tego wszystkiego już uczyliśmy. Ein Sof otacza wszystkie światy, jak wiemy, Vigulim i jednocześnie znajduje się wewnątrz światów w świetle Yosher. I tutaj on mówi nam, że on dotyka i przylega, czyli w formie światła Orpnimi Ein Sof nie dochodzi dalej jak do świata Acilut. I tutaj już słowo Acilut występuje w znaczeniu świata Acilut, drugiego świata, który powstał po Adamie Kadmon. Ein Sof dochodzi tylko do końca, czyli do Malchut, świata Acilut, inaczej do Parsy Aciluta.
ale nie do światów Bria, Jecira i Asija. To jest bardzo ważna informacja. Wszystko, co on tutaj mówi, trzeba teraz dodawać do tego, co już na naszych lekcjach poznaliśmy, i budować jeden pełny obraz. I mówi on dalej. Ale aspekt makif przylega i dotyka do wszystkich czterech światów Abija, Acilut, Bria, Jecira i Asija. Czyli w aspekcie makif, światła otaczającego, przylega on do wszystkich światów. Tak więc Ein Sof otacza i przylega do wszystkich światów, ale ubiera się w aspekcie Or Pnimi, wewnętrznego światła, tylko w świecie Acilut i nie niżej. I teraz Chaim zaczyna opisywać od początku porządek światów. I nieważne, że my to już przechodziliśmy i Arim nam już wymieniał te wszystkie światy. Słuchajmy tak, jakbyśmy słyszeli to po raz pierwszy. Chaim odkryje nam to wszystko jeszcze jakby z innej perspektywy i poznamy wiele detali, które uzupełnią nasz wewnętrzny obraz tej duchowej rzeczywistości. Na początku rozwija się Mishtal Shel, rozwija się z niego, z Ein Sof, w środku jego, w Emcauto, w środku jego Adam Kadmon, który wspomniany jest w księdze Tikunim, Tikun 70. A ponieważ Adam Kadmon jest drugim w odniesieniu do Ein Sof, to nazywa się on Adam de Bria, człowiek tworzenia, czy też człowiek stworzony. Bez względu na to, że znajduje się on przed Acilutem. Mamy tutaj rzecz dziwną, bowiem nazywa się on Adam, czyli człowiek tworzenia, czy też inaczej stworzony, ale znajduje się on jeszcze przed Acilutem, czyli przed wypromieniowaniem czegokolwiek z Ein Sof. Jest także wskazówka na tego Adama w rozdziale Pkudej i powiedział Rabbi Szymon: ja podnoszę swoje ręce w modlitwie do Wyższego. Sześć sal, hejhal, sześć hejhalot, i wszystkie nazywają się Ein Sof. Bowiem ten Adam składa się z 10 sfirot i wszystkie nazywają się Ein Sof w odniesieniu do świata Acilut, który jest poniżej niego. I ten Adam Kadmon rozdziela się na tysiące i dziesiątki tysięcy światów. Jak my już wiemy z Zoharu, nie są to przypadkowe liczby. A początek jego rozdzielenia są to cztery światy nazywane: widzenie, inaczej wzrok, reija, słyszenie, czyli słuch, szmija, węch, czyli zapach, recha, i mowa, dibur, jak wspomniano w Tikunie 70. I od nich rozdzielają się światy do nieskończoności. Dosłownie Ein Ketz, bez końca. Nie należy mylić tego z Ein Sof.
Po prostu te światy rozprzestrzeniają się i nie ma końca tego rozprzestrzenienia. I wszystkie te aspekty opisane są w wypowiedzi Pkudej, jak powiedziano wyżej. Nie są to oczywiście nasze materialne wzrok, słuch, węch i mowa, lecz są to bardzo wysokie aspekty duchowe, które po raz pierwszy pojawiły się w świecie Adam Kadmon. Mówiąc językiem Sfirot, są to Chochma, Bina, Tiferet i Malchut, wrosz Adama Kadmon, w głowie Adama Kadmona, i od nich rozprzestrzeniają się wszystkie stworzone światy, których liczba, jak mówi Chaim, jest nieskończona. I na tego Adama Kadmon skrycie wskazuje czubek litery Jud z imienia Chawaja, bowiem jest to aspekt Keteru wszystkich światów. I światło Ein Sof w sile swojego ubierania się w chochmę tego Adama Kadmona stworzyło pod sobą świat Acilut. Czyli światło Ein Sof ubiera się w Keter i stwarza świat Adam Kadmon. Następnie ubiera się w chochmę tego Adama Kadmon, albo też inaczej można powiedzieć w parców Ab Adama Kadmon, i poprzez tą chochmę stwarza świat Acilut. Czyli w całym świecie Acilut świeci światło poziomu chochmy Adama Kadmon, w której ubrane jest Ein Sof. Wszystkiego tego będziemy uczyć się dokładnie w trzeciej części Tes. I jest to sekret napisanego: wszystko ty uczyniłeś mądrością. Mądrością, czyli chochmą. Wszystkie cztery światy i napełniające je światło, które mają jakieś odniesienie do stworzenia, czyli Acilut, Bria, Yetzira i Asiya, pochodzą od chochmy Adama Kadmon. Sam Adam Kadmon, czyli świat Keteru, są, można powiedzieć, ponad stworzeniem. A chochma, jak powiedziano wyżej, ubiera się w Malchut de Adam Kadmon, czyli staje się wewnętrzną częścią Malchut Adama Kadmon, i ta Malchut opuściła się i ubrała swoje siedem niższych sfirot wewnątrz dziesięciu sfirot świata Acilut. Czyli siedem niższych sfirot Malchut Adama Kadmon opuściły się i utworzyły 10 sfirot Aciluta. Każdy niższy stopień, w tym także świat, ubiera 7 niższych sfirot wyższego stopnia. To trzeba sobie dobrze wyjaśnić, że niższy stopień może ubrać, czyli poznać, tylko 7 niższych sfirot wyższego stopnia. Nie samo światło wyższego, a tylko jego ubranie, zewnętrzną część tego światła. I tutaj dodam dla jasności, bo często nie jest to zrozumiałe, że te siedem niższych sfirot wyższego stopnia przejawiają się w siedmiu niższych malchut tego stopnia. I w postaci siedmiu niższych sfirot malchut, a ściślej mówiąc iskier od tych sfirot, opuszczają się i stwarzają kolejny niższy stopień. Malchut wyższego stopnia staje się keterem niższego stopnia i w ten sposób zachodzi połączenie wszystkich stopni, sfirot, parcufim i światów. Będziemy tego dokładniej uczyć się w Tes i spotkamy także w wielu innych miejscach. Na przykład jest o tym mowa na ostatniej 37 lekcji Zoharu. Na końcu lekcji są rysunki, na których widać to ubieranie się Malchut wyższego w keter niższego. Często jest to określane w ten sposób,
że to, co jest ogonem dla lwów, staje się głową dla lisów. I mówi dalej Chaim. I było to uczynione, żeby związać świat Adam Kadmon ze światem Acilut. I takim samym sposobem jest w każdym świecie, jak ja napiszę z Bożą pomocą. A głowa tej Malchut, która jest jej gar, pozostały na swoim miejscu. Czyli głowa, Rosz, trzy pierwsze sfiry Malchut Adama Kadmon pozostały na swoim miejscu. W Malchut świata Adam Kadmon. Czyli Ein Sof ubiera się w chochmie Adama Kadmona, czyli jest wewnątrz tej chochmy, jest wyżej, jest wyższy. Następnie ta chochma ubiera się w Malchut Adama Kadmon, a siedem niższych sfirot Malchut Adama Kadmon opuszczają się w świat Acilut i ubierają się w jego 10 sfirot. I w ten sposób świat Acilut może odczuć chochmę od tych siedmiu niższych. A trzy wyższe sfiry pozostają na poziomie Malchut Adama Kadmon. A jej zat, mówi dalej Chaim, czyli siedem niższych tej Malchut, które są jej ciałem, guf, i siedmioma dniami tworzenia one ubierają się w 10 sfirot Aciluta. Powstaje teraz pytanie. Jak on może tutaj mówić o siedmiu dniach tworzenia? Przecież wiemy, że tworzenie świata opisane w Torze zaczyna się dopiero od świata Bria, który jest nawet poniżej Aciluta. A on mówi o siedmiu dniach tworzenia w Malchut Adama Kadmon. Otóż siedem dni tworzenia jest to sześć sfirot, Zeiranpina i Nukwa Aciluta, które opuszczają się i stwarzają Bria. A tutaj mówi nam on o najwyższym korzeniu tych siedmiu dni, który znajduje się właśnie w siedmiu niższych sfirot Malchut Adama Kadmon, które ubierają się w 10 sfirot Aciluta. I ten aspekt nazywa się Atik Yomin. Można to przetłumaczyć jako weteran dni albo dawny dniami. Dawne dni. Czyli jakby praforma tych siedmiu dni tworzenia. Atik Yomin. I jest to siedem dni, które oddzielone są od Malchut Adama Kadmon. I tutaj również występuje słowo z tego samego korzenia. Ha Atikan, które oznacza oddzielone. I słowo Atik również ma takie znaczenie. Jak wiemy, Atik jest to parców Keter świata Acilut. Ale jak także wiemy, kiedy rozpatrujemy świat Acilut, na przykład w Zoharze, to zawsze jako Keter Aciluta bierzemy pod uwagę parców Arich Anpin, który ubiera się na siedem niższych Atika. A sam Atik pozostaje oddzielony, jakby powyżej Aciluta. W nim znajduje się Malchut pierwszego skrócenia. Gar Atika jest to Reisha Delo Itiada, głowa, która jest niepoznawalna. Widzimy tutaj, że oddzielenie Atika dotyczy zarówno jego oddzielenia od Malchut Adama Kadmon, ponieważ Atik wychodzi poniżej świata Adam Kadmon, ale też jest on oddzielony i powyżej Arich Anpina, na który ubierają się wszystkie niższe światy. Dotykamy tutaj bardzo subtelnych aspektów
związanych ze sferą Keter. Będziemy się tego uczyć w trzeciej części tez. I mówi nam dalej Chaim Vital. I te siedem niższych rozdzielają się na 10 sfirot. I teraz mówi, w jaki sposób te 7 sfirot w niższym stopniu rozdzielają się na 10. Bowiem pierwsza z nich składa się z trzech, tak samo jak sala święta świętych składa się z trzech. Sala święta świętych, Heichal Kodesh Kodeshim, jest to w świecie Bria. I tam także znajdziemy 7 sal, z których pierwsza składa się z trzech. I zobaczymy także, w jaki sposób powstaje z nich 10. To jest bardzo ważne, bowiem tutaj mamy korzeń tego, co jest później we wszystkich światach. Na przykład na tej samej zasadzie powstają nieboskłony świata Asija. I ten Atik staje się duszą, Neshama, staje się Neshamą Arich Anpina, który jest Keterem Aciluta, czyli jego wewnętrzną częścią. Arich Anpin jest tutaj jak ciało, a Atik jest jego duszą. Podobnie jak ciało i dusza człowieka. I także on, Arich Anpin, rozprzestrzenia się w 9 pozostałych sfirot Aciluta i światło Ein Sof wewnątrz Atika. A Arich Anpin ubiera się na 7 niższych tego Atika, a Chochma i Bina Aciluta ubierają się na 7 niższych Arich Anpina, jak napisano wyżej, i one nazywają się Abba Ve'ima. Na koniec, żeby to wszystko nam się nie poplątało, przeczytajmy jeszcze raz sam tekst Etz Chaim. Kusi tutaj troszeczkę, żeby zrobić rysunek, ale Raf tego nie robi i my na razie też nie będziemy nic rysować. Żeby tego duchowego obrazu nie sprowadzać do materialnych kresek. Poza tym, jak na razie Chaim Vital mówi bardzo ogólnie. Nie mamy jeszcze wystarczająco precyzyjnych wskazówek, więc myślę, że na razie sobie z tym poczekamy. Wszystko to będziemy w detalach poznawać w tez. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu. Wrota trzecie, część pierwsza. Wrota trzecie. Miejsce wyjaśnienia porządku Aciluta. Bardzo krótko od nauczyciela naszego, Rabbi Chaima Vitala. Pierwsze jest to Ein Sof Baruch Hu, otaczający wszystkie światy. I on także jest otoczony przez nie i ubiera się w nie do końca świata Acilut. I on nie dotyka i nie przylega nigdzie więcej, jak tylko w świecie Acilut, a nie w Bija. I dlatego odtąd i w dół zmienia się ich istota i one będą nazywać się Bija. Ale aspekt Makif przylega i dotyka do wszystkich czterech światów Abija. Na początku rozwija się z niego, w środku jego, Adam Kadmon, który wspomniany jest w księdze Tikunim. A ponieważ Adam Kadmon jest drugim w odniesieniu do Ein Sof, to nazywa się on Adam de Bria, bez względu na to, że znajduje się on przed Acilutem. Jest także wskazówka na tego Adama w rozdziale Pkudei. Powiedział Rabbi Szymon, ja podnoszę swoje ręce w modlitwie do Wyższego. 6 sal i wszystkie
nazywają się Ein Sof. Bowiem ten Adam składa się z 10 sfirot i wszystkie nazywają się Ein Sof w odniesieniu do świata Acilut, który jest poniżej niego. I ten Adam Kadmon rozdziela się na tysiące i dziesiątki tysięcy światów, a początek jego rozdzielenia są to 4 światy nazywane: widzenie, słyszenie, węch i mowa, jak wspomniano w Tikunie 70. I od nich rozdzielają się światy do nieskończoności. I wszystkie te aspekty opisane są w wypowiedzi w Kudej, jak powiedziano wyżej. I na tego Adama Kadmon skrycie wskazuje czubek litery Jud z imienia Chawaja, bowiem jest to aspekt Keteru wszystkich światów i światło Ein Sof w sile swojego ubierania się w chochmę tego Adama Kadmona stworzyło pod sobą świat Acilut. I jest to sekret napisanego: wszystko ty uczyniłeś mądrością. A chochma, jak powiedziano wyżej, ubiera się w Malchut de Adam Kadmon. A ta Malchut opuściła się i ubrała swoje 7 niższych sfirot wewnątrz 10 sfirot świata Acilut. I było to uczynione, żeby związać świat Adam Kadmon ze światem Acilut, i takim samym sposobem jest w każdym świecie, jak ja napiszę z Bożą pomocą. A głowa tej Malchut, która jest jej Gar, pozostały na swoim miejscu, a jej Zat, które są jej ciałem i 7 dniami tworzenia, one ubierają się w 10 sfirot Aciluta. I ten aspekt nazywa się Atik Yomin. I jest to 7 dni, które oddzielone są od Malchut Adama Kadmon, i te 7 niższych rozdzielają się na 10 sfirot, bowiem pierwsza z nich składa się z 3, tak samo jak sala święta świętych składa się z 3. I ten Atik staje się duszą Arihanpina, który jest Keterem Aciluta. I także on rozprzestrzenia się w 9 pozostałych sfirot Aciluta i światło Ein Sof wewnątrz Atika. A Arihanpin ubiera się na 7 niższych tego Atika, a Chochma i Bina Aciluta ubierają się na 7 niższych Arihanpina, jak napisano wyżej, i one nazywają się Abba w Ima.